Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Akademii Gitary, tym razem lekcja utworu Highway to Hell w oryginalnej aranżacji, oczywiście razem z solówką. Zapraszam na lekcję. Wszelkie materiały dodatkowe do moich lekcji na YouTubie, takie jak wideotabulatury, pliki Guitar Pro oraz tabulatura w PDF-ie są dostępne dla patronów oraz dla osób wspierających kanał. Informacje o tym, jak uzyskać dostęp do materiałów, znajdziesz w opisie tego filmu. Pora na symboliczną sekcję z tłumaczeniem. Oczywiście zaczynamy szybko, utwór odliczamy i gramy go na 3 i. Więc poprawne odliczanie zabrzmi tak. Raz, dwa, trzy. Da, da, da. I oczywiście pierwszym błędem może tutaj być zagranie go na raz, więc nie rób tego. Wielu początkujących amatorów tak przypadkiem gra, głównie dzieci na przykład. Kolejna bardzo ważna rzecz, wszystkie bicia w dół oraz brzmienie... nie za mocny przester, ale taki zdecydowany z pozorem. Przystawkę wybieramy tą przy mostku i proponuję uderzać w strunę tutaj, bliżej mostka również. To da ci bardziej charakterne i ostre brzmienie. No dobrze, przejdźmy tutaj teraz do zwrotki, która jest grana na akordzie A-dur. Można go grać poprzeczką barre lub za pomocą takiego oto chwytu, gdzie gramy palcem drugim, trzecim oraz czwartym i potem przechodzimy do takich dwóch akordów. I to będzie pierwszy z tych akordów, to będzie D-dur z dźwiękiem fizz w basie, oczywiście nie łapany w pełny sposób, a drugi to będzie akord G-dur, ale grany bardziej z takimi dźwiękami, które wychodzą jako power chord G, oczywiście w innym ułożeniu tych dźwięków. Więc gramy ten akord D z fizz w basie w ten oto sposób, że gramy te dźwięki tak. Pierwszym palcem tutaj drugi próg na strunie E oraz drugim palcem drugi próg na strunie G i małym czwartym palcem trzeci próg na strunie B, a naszej polskiej H, czyli to druga struna jak coś. Następnie przechodzimy do power chordu G w następujący sposób. Przekładamy tu mały palec na
trzeci próg najgrubszej struny, czyli dźwięk G dajemy i puszczamy te dwa palce, a mały palec zostaje. I te trzy akordy są cały czas wykorzystywane zarówno na zwrotce, jak i na refrenie, więc wystarczy grać razem z poprzednią częścią lekcji, żeby to wszystko załapać. Warto wytłumiać jeszcze przy tych dwóch akordach strunę A. Da nam to lepsze brzmienie, przynajmniej moim zdaniem. I nie gramy tutaj przy tych dwóch akordach, nie, przy nawet tych trzech akordach struny E1. No dobrze, potem przechodzimy ze zwrotki na refren i robimy to w charakterystyczny sposób, zwiększając dynamikę, czyli uderzając przez te dwa takty power chordu E stopniowo coraz mocniej. Czyli łapiemy go w taki oto sposób, mini poprzeczka, barę, i gramy tak, najpierw lekko, potem mocniej. I tak dalej, i tak dalej. Czyli jak widzisz, nam się to fajnie wszystko zgrywa. Potem mamy przejście z refrenu na solówkę, czyli tak zwany mostek. Gramy go na akordzie D-dur oraz D-sus 4. Wystarczy dołożyć mały palec do D-duru na trzecim progu i macie już ten drugi akord. 3, 4. I teraz mamy oczywiście już solówkę. Grana jest ona na dwóch pentatonikach. Pierwsza część, pierwsza zagrywka jest grana w pentatonice A-moll, a druga w pentatonice A-dur. Ten lick w pentatonice A-moll rozpoczyna się tak. Gramy go za pomocą mini poprzeczki barre na piątych progach pierwszych dwóch strun oraz te dwa palce podciągają nam strunę trzecią na jej siódmym progu o pełny ton. O. I robimy to tak. I tak kilka razy. Następnie gramy podwójne podciągnięcie na dwóch siódmych progach struny drugiej oraz trzeciej palcem trzecim i czwartym. I robimy je tak, podciągamy i wracamy tym podciągnięciem. Następnie taki bardzo sprytny lick. Palcem pierwszym, poprzeczka barre, dwa piąte progi. Trzeci, czwarty i znowu pierwszy. Następnie mamy bardzo ciekawie brzmiącą zagryweczkę. Bardzo subtelne podciągnięcia. Pierwsze podciągnięcie na tym czwartym progu wraca nam, czyli jest podciągnięcie z odpuszczeniem. Drugi próg. Teraz trzeci, pierwszy palec. Podciągnięcie na tym trzecim progu drugim palcem. Pusta struna i pierwszym palcem drugi próg. I kolejnym lickiem jest bardzo ciekawy lick, często wykorzystywany w muzyce country. Bardzo też również wydaje się być prosty, ale jest nawet ciężki. Pełne podciągnięcie na czwartym progu. Coś takiego. I tutaj mamy poprzeczkę małym palcem. Dwa piąte progi trzeba złapać małym palcem. Jak to zagramy? Łapiemy drugi próg tutaj zgodnie z tabulaturą, a następnie gramy coś takiego. Podciągnięcie, trzymamy tym małym palcem piąty próg tutaj i czwarty próg podciągamy o pół tonu. Kiedy uznać, że jest już dobrze podciągnięte, te dźwięki przestają tak dudnieć ze sobą. One jakby się zlewały w jedną całość i wtedy słychać, że to jest dobre podciągnięcie. O, teraz jest ten dobry moment. I na koniec mamy pustą strunę, drugi próg i mamy... takiego. Pierwszym palcem hammer on, dwa piąte progi i podciągnięcie czwartego progu. Odpuszczamy je i pierwszym palcem drugi próg. Tak nam się kończy ta solówka, z niej przechodzimy płynnie na podwójny refren i tak się kończy nasza piosenka. Tak jak wcześniej mówiłem, zerknij w tabulaturę, żeby niczego nie ominąć, a spokojnie nauczyć się grać tego utworu. Mam nadzieję, że z pomocą tej lekcji udało Ci się nauczyć grać tą piosenkę. Jeśli tak, to koniecznie pochwal się tym w komentarzu oraz napisz, jaką piosenkę mam przygotować na następną lekcję. Jeśli podobało Ci się to wideo, zostaw pod nim łapkę w górę oraz zostań widzem mojego kanału klikając przycisk subskrybuj razem z dzwoneczkiem, aby dostawać powiadomienia. Przypominam, że wszelkie materiały dodatkowe do moich lekcji na YouTube są dostępne dla patronów Akademii Gitary, a patronom serdecznie dziękuję za wsparcie. Dziękuję za uwagę wszystkim, życzę Ci miłej nauki
i do zobaczenia na następnej lekcji. Cześć!